zawsze wraca. To dzieło przypadku. Kto żyje w biedzie, ktoś nie zasta braku. Sią będzie całe życie harować dla innych i nie zyska nic więcej niż wyrządzone krzywdy. Ktoś będzie cały czas kantować i podcinać, a będzie zbierać plon, wozić go limuzyna. Koleś będzie kradł, bo z głodu nie wytrzyma. Typek będzie kradł, bo płynie mu to w żyłach. Pierwszego upierdolą i to nie filozofia. Drugiemu się upiecie, dalej będzie szukał ofiar. Może być odwrotnie, zależy od człowieka. Co mówi, że jest sędzią, chce dawać dobry przekaz. Niby każdy wie, że zło nie popłaca, ale duża część łamie swój własny zakaz. Komu się oberwie, będzie polegać ta karmia. Albo wróci, albo nie, to jest już dobrze znane. Prócz dbania wciąż o siebie, pomóż bratu w tej biedzie. To my tworzymy karmę, by się chciało żyć. Prócz dbania wciąż o siebie, pomóż siostrze w potrzebie. Niczym Jezus swej szacie nosimy wszyscy krzyż. Prócz dbania wciąż o siebie, pomóż bratu w tej biedzie. To my tworzymy karmę, by się chciało żyć. Prócz dbania wciąż o siebie, pomóż siostrze w potrzebie. Niczym Jezus swej szacie nosimy wszyscy krzyż. Reprezentuje to, że wiadome, niewiadome. Nie wie sam, czy ktoś dostał za swoje. Czy karma wróciła? Na razie się nie dowiesz. Nie ufaj temu, co nie jest potwierdzone. Możesz tylko wierzyć, droga idzie tędy. No bo bez wiary to sypią się fundamenty. Pomóż karmie wrócić, jeśli to jest możliwe. Wystarczy jeden ruch, nie trzeba nic na siłę. Jak ktoś ci mówi, że karma zawsze wróci, podpiera cię psychicznie, dobro dobrych ludzi. Trzeba działać sama, nie się tylko udzić, że bez swego udziału ktoś postępy wzbudzi. Karma istnieje, lecz nie ma nic z niczego. Tego się nie dowiesz bez udziału twego. Jeśli nie masz wpływu, to miej wiarę, wierz mi, bo to mordowiara sprawia, że jesteśmy wielcy.